Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. W tych ostatnich dniach jesteśmy świadkami odwiedzin Bożych posłańców. To dzisiejsze opowiadanie jest również swoistym zwiastowaniem. Po Józefie, Zachariaszu i Maryi czas na Elżbietę. Do świętej Elżbiety wprawdzie nie przychodzi anioł Gabriel, jak do pozostałych, ale przychodzi sam Chrystus Pan, zamknięty jeszcze w łonie swojej matki Maryi. Na ten widok Elżbietę napełnia Duch Święty, wydaje ona z siebie radosny okrzyk, a Jan radośnie podskakuje w jej łonie. Kiedy Maryja zgadza się na wolę Bożą, cuda dzieją się w jej życiu, nie tylko pod jej sercem, ale także w każdym domu, którego próg ona przekracza. Maryja sama staje się aniołem, posłańcem Boga i teraz Jego niesie wszędzie, także do naszych domów. Przyjmijmy Maryję, tak jak uczyniła to święta Elżbieta. Pozwólmy, aby nasze domy napełniły się radością i pokojem. To jest prawdziwy sens Bożego Narodzenia, aby Emanuel był rzeczywiście Bogiem z nami. Zaprośmy Maryję, Matkę Syna Bożego, do naszych domów. Niech ta, która jest błogosławiona między niewiastami, napełnia nasze domy tym samym Bożym błogosławieństwem, które stało się w pierwszym rzędzie jej udziałem.